po czterech rozróżniał bez problemu wyrazy polskie od niemieckich. Raus, harabeho, niech żyje Polska! A szybko też pojął rosyjski. Wszegda budiet, co chce, wszegda budiet nieba, wszegda budiet mama, wszegda budu ja. Angielskiego nie uczyłam, bo w Polsce Ludowej wydawał się passé. Ale po ulicach to go do szóstego roku w wózku woziłam. A czy to wiadomo, czy miny rozbroili? Albo jakiś budynek mógł się zawalić? W ogóle wolała, żeby z domu nie wychodził. Więc tylko do sklepu i z powrotem. A i do sklepu to późno zaczął chodzić. Po czterech latach. Wcześniej go na piersi wychowałam. Taki sobie stołeczek brał, stawał na nim, rozpinał mi sukienkę i pocyca sam się miną. Tak go pieszczotliwie nazywał Tusiek. Mało daj Tuśka. Później, jak już zaczął sam jeść, to mu najpierw wszystko przeżuwałam we własnych ustach. Po co miał się pan już może męczyć? A mikserów to wtedy nie było. I myłam go sama. Najpierw dwa gary wody gotowałam, żeby się bakterie wygotowały. I ręcznik też zawsze świeżutki dawałam. A ja się po nim w tej wodzie już zimnej myłam. Dla oszczędności. Oczywiście, że spaliśmy w jednym łóżku. A gdyby się odkrył, albo miał zły sen, albo w nocy popuścił, innych go do niego nie dopuszczałam. Oczywiście nie. Przecież mogli go czymś zarazić. Zresztą ze mną mu było najlepiej. Tylko ja i mój książę. Przez 4 lata chodziłam z nim do szkoły. W ostatniej ławce siadałam, żeby się samotny nie czuł. A poza tym tylu bandytów w tych szkołach. Raz się nawet z jednym pobiłam, jakby Sincia chciał skrzywdzić. No bo dobrze wiersz recytował, no raz się zasobciął, no górą dwa, a ten podły człowiek, niech mu ziemia ciężką będzie, od polskiego nauczyciel, piątkę z minusem mu postawił. I ja się pytam, że za co? Za co ten minus? Za co? Przecież pięknie recytował. Lepiej niż nie jakiś, nie jeden jakiś tam poluder czułomnicki. A od tym, że to już 100 razy był lepszy. Bo no nie była ani ziemia. Zobaczyłam tego idiotę lekko, za lekko, nawet po krew nie poleciałam. A jak mi do szkoły na lekcje zabronili przychodzić, to go do innej przeniosłam. W sumie 8 razy szkołę zmieniali się. Bo go źle traktowali i oszukiwali. Pioniera by z niego chcieli zrobić, ze sterpowca. Pogrobowiec bandyty za K, tak u papiera napisali. To go na wieś wywiozłam i zamknęłam go w domu. Na klucz, na 4 spusty. Nawet okiennice pozamykałam. Oczywiście, że próbował uciekać, ale ja nawet kobiet zatkałam, żebyś mi nie zwiał. Jeszcze trochę krzepy się w rękach miał, więc oberwał parę razy. Kiedy? No jak mi powiedział, że wolałby się w Somalii urodzić, niż być synem zdrajcy. Zdrajcy! Zdrajcy! Zdradził mnie. Po tylu latach, po tylu wyrzeczeniach. A tak go kochałam. Poświęciłam życie dla niego. Przecież był moim księciem. Jak tylko skończył 18 lat, odszedł do jakiejś pieprzonej młodej blondyny. Do jakiejś pieprzonej partii. Partia przyszłością narodu. Matka przyczyną rozwodu. Mój mąż z pelerezą zaczynał już myślić. Marynarkę na sweter wyciągnięty zamienił. A w kolorowych skarpetach to miał już takie dziury, że już nawet nici nie miałam w co wkłuć, żeby zacerować. Ale taki był wtedy styl. Koszula w kratę, sweter wyciągnięty i wąsy. Wąsy nosili wszyscy, i ojcowie, i synowie. Mój syn też nosi. Krótkie, niezwykle gęste, a la Wałęsa. Swoją drogą nigdy nie lubiłam całować wąsatych. Ślina na nich zostawała i drapały w twarz. A ja zawsze dbałam o twarz, nawet po 50. Nawet w stanie wojennym. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji
wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Telefon przestał działać. Całą noc na nich czekałam. W wojnę im się zachciało bawić. W Solidarności byli. Jakieś ulotki, bibuła, demonstracje. Ten sam zły sen po raz drugi. A potem czołgi i wojsko na ulicach. Będą wywozić. Na wschód, na Kamczatkę. A zima wtedy sroga była. Myślałam, że trzeba im zakupić ciepłe buty. Biegałam po mieście z kartkami na buty, ale nigdzie nie było ich rozmiarów. Nigdzie ich nie było. W domu miałam kaszę, trochę ziemniaków, starą włoszczyznę i mięso pomrożone, bo ciągle robiłam w mięsie. Niewiele, ale zawsze na zupę starczy. Dwa garna gotowałam, żeby mieli co jeść, jak wrócą. Babka mnie uczyła, a babka dwie wojny przeżyła, że w domu musi być zawsze zupa. Dla ojca, męża i syna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Mąż wrócił szybko po dwóch dniach, a zupa jeszcze nie skwaśniała. Ale syna zamknęli. Tak jak kiedyś jego ojca. Tak jak kiedyś jego dziadka. Bo historia lubi się powtarzać. Marsz, marsz Dąbrowski, marsz, marsz Dąbrowska. Umalowałam się, ubrałam w najlepszą garsonkę i poszłam. Na szpilkach przez śnieg brnęłam do Pałacu Mostowskich. Ja, księżniczka Golonka. Ja, agentka Golonka. Zrobię, co chcecie. Tylko oddajcie mi syna. Wypuśćcie moje dziecko. Oddajcie mi moje dziecko. Zestarzałaś się. A taka kiedyś piękna byłaś. Co ty nam możesz dać? Bo my dla ciebie wszystko. Pracę miałaś, mieszkanie w centrum, zamiast chałupy wiejskiej. Męża ci żywego oddaliśmy. A ty co? Jak syna wychowałaś, mało ci było. Zgodziłyśmy. Po raz drugi. Pseudonim operacyjny. Matka! O, matko! Wypuścili go po miesiącu, całego i zdrowego. Świeżej zupy mu nagotowałam na kościach. Ale apetytu nie miał. Wszystkich jego kolegów zamknęli przeze mnie. Ale jemu już dali spokój. Dzięki mnie! Dzięki matce! Dzięki miłości! Nie ma miłości bez Solidarności! Czułam miłość! Matka przełożona sprawdzała, czy jesteśmy w swoich celach, więc czytałam to tylko w toalecie. Kłamała, że mam zatwardzenie i dlatego na tak długo znika. No oczywiście, że się potem z tego spowiadałam. Wszystkich grzechów nie pamiętam, szczerze za wszystko żałuję i obiecuję poprawę. Na ulicach kwitła wolność, religia znów w szkołach, pod paski always ze skrzydełkami. A ja mogłam tylko odlecieć z moją małą sekretną książeczką do ubikacji. Z wypiekami czytałam o rozwoju ucha środkowego, o pojawieniu się rzęs, powiek, maleńkich rączek. Gdy na noc zdejmowałam habit, wkładałam pod koszulę nocną poduszkę. Spać przez to nie mogłam. Raz wydawało mi się nawet, że kopię. Na porannej modlitwie nie mogłam się skupić. Imiona wtedy wymyślałam, bo gdyby była dziewczynka, to bym ją Anna nazwała. Jak święta Anna,
patronka kobiet w ciąży, matek i gospodyń domowych. A jak chłopiec, to Arnulf ten odbiwa. Taką małą główkę sobie wyobrażałam, że wychodzi ze mnie prosto na świat. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. A na mnie to z nieba chyba tylko mógł grom jasny spaść. Ale Matce Boskiej się przecież udało. Taki ładny syneczek jej się udał. A potem jeszcze została królową Polski. W modlitwie przepraszałam za te myśli i jednocześnie prosiłam Boga o dziecko. I wysłuchał mnie. On zawsze mnie słuchał. Wynagrodził mi to, że mu się oddałam. Okresu nie miałam już 7 tydzień. Nabrzmiały mi piersi, nogi zaczęły puchnąć, nawet brzuch mi się zaokrąglił. Byłam w 7 niebie. Góry mogłam przenosić. Na jasną górę. Matka przełożona pobladła, gdy jej powiedziałam. Kazała mi się ubrać, wsadziła w taksówkę i razem ze mną pojechała do lekarza. Nic nie mówiła przez całą drogę. Bezduszna. Szczęściem moim nie chciała się cieszyć. A może była zazdrosna, że to mnie pan bardziej od niej kochał. Ale ten lekarz to nie był lekarz. To szatan był, diabeł wcielony. Nic a nic na ciążach się nie znał. Przecież ja czułam, że noszę pod serduszkiem nowe życie. Ja chciałam na porodówkę, a on mnie na Sobieskiego do psychiatryka wywiózł. Że ciąża urojona, że trzeba to leczyć. Po 2 latach dopiero okresu dostałam. Okres mi się spóźniał już 8 dzień. Szybko zaczęłam liczyć. Tadeusz, Jerzy, Jerzy, Tadeusz. Tadeusz czy Jerzy? Matka jest tylko jedna. I jak to się mogło do cholery stać? Dopiero co z taksu wróciłam, mieszkanie zaczęłam odnawiać. Mieszkanie i małżeństwo. A tamto chciałam właśnie skończyć. To miał być ostatni raz na pożegnanie. I co, kurwa? Kinę niespodzianka, kurwa. 2 kreski. Plan. Najważniejszy jest plan. Gazeta, uszenia, telefon. Anonimowo, niedrogo, dyskretnie i bez komplikacji. Halo? Dzień dobry. Ja chciałabym się pozbyć kłopotu. Nie ma takiego numeru. Abonent czasowo niedostępny. To pomyłka. Tak, to była pomyłka. Sama to nawet chciałam zrobić. Nogi we wrzątku trzymałam. Ale tylko mi się bąble od tego porobiły. W pokrzywach się wydarzałam. Leki na przeczyszczenie garściami połykałam. I nic. Jak było, tak było i nie chciało wyleść. Nic nikomu nie powiedziałam. A czasu było coraz mniej. Nie znałam nikogo, kto to zrobił, bo przecież prawdziwe Polki tego nie robią. Bo matka to Polka, a Polka to matka. Do muzeum poszłam, bo do kościoła z tym iść nie wypadało. Ale rozwijał się obrzyd. Okręt tonął. Cisza na morzu, cisza w armacie. Kto się odezwie, ten zdejmie gacie. Do kliniki pojechałam, do Płaty Swoboda, tam gdzie mnie mąż na wczasy zabierał. Morza ciągnie, ptako śpiew, złota plaża pośród drzew. Ła, ła, wszystko to w letnie dni przypomina siebie mi. Ła, ła. Niewiele rzeczy spakowałam. Bieliznę na zmianę, 2 opakowania panadolu. Na wypadek, jakby mnie później bolało. Szczotkę do zębów. A w porcie wojna. Jak obrona Westerplatte. Mogę cię no karabinu ze sobą nie wzięłam. Nie miałam się jak bronić. Kobiety 20-letnie i te na emeryturze. W białych kozakach i w kolorowych beretach, z pomalowanymi paznokciami, z poobgryzanymi paznokciami,
Szpalerzę broniły wejścia do statek, a ja uzbrojona tylko w dwa opakowania panadolu i gwizdę na zmianę. Po kilku dniach znowu mogłam odbudowywać swój dom. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom na naszym przyszłym, lepszym dniu. Był bardzo dyskretny i punktualny. Całkiem przystojny jak na faceta. Brunet. Nigdy się o nic nie pytał, zresztą taką mieliśmy umowę. Zero pytań, zero świadków, zero zobowiązań. Znałam tylko jego imię, Jerzy. Wcześniej spotykałyśmy się z dwoma kandydatami. Jeden miał bardzo złe wyniki badań, drugi chciał pieniędzy. Ten wydawał się najlepszy. Zresztą robił to już kilka razy i wszystko było okej. Okay. Później chciał tylko znać jakoś dziecka. No, z tymi dniami chłodnymi to już nie bywało. Raz się miały zacząć w sobotę, a wypadały dopiero we wtorek. No i cały grafik trzeba było przestawiać. W pracy się nawet dziwnie zaczęli na mnie patrzeć, na te moje częste nagłe zwolnienia. Kobieta w moim wieku to dla nich tykająca bomba, ale bez księgowy na już, kto by im pieniążki policzył? A pieniążki ważna rzecz, zwłaszcza w czasach kryzysu. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Do kibla cały czas z tymi testami latałam, Afrodyta się nazywały. No to sikałam na Afrodytę i jak było dobrze, to dzwoniłam do niej i do niego, że mają natychmiast jechać do domu. Zamykał się w toalecie, nie na długo, postawiałyśmy mu do poczytania branżowe gazetki. Nie, nie Teletydzień i nie Super Działkowca. Wiadomości literackie też go nie interesowały. Następnie podawał jej pełną strzykawkę i wychodził. Kochałyśmy się czasem szybko, bo trzeba było wracać do pracy raz, dwa i po sprawie. Długo się nie udawało. Myślałyśmy już nawet o zmianie dawcy. Ale pewnego dnia zaczęłam strasznie wymianować. Udało się! Po 9 miesiącach byłyśmy matkami. Przecież matka jest tylko jedna! Piąta krew. Choroba. Na stole stara cerata w kratę, puste ściany, gołe okna, łóżko jednoosobowe, jedna pościel na zmianę. Brak telewizora, brak radia, w kuchni lodówka. W lodówce mleko i masło. Kilka kromek starego białego chleba, telefon odłączony, gaz odłączony. Prąd jeszcze jest, więc czajnik na prąd. Ale jak zupę zrobić? W takim razie bez zupy. Zupa była zasłona. Łazienka bez wanny, brudna umywalka, szare mydło, dziurawy ręcznik, w przedpokoju pusty wieszak. Gości nie bywało tu nigdy. Pod lustrem szuflada. W szufladzie opaska z Polską walczącą. Zdjęcie mężczyzny, zdjęcie chłopca, mleczny ząb, kukiel włosów, ostatnie 20 zł. Musi starczyć do pierwszego, a leki niewykupione. Mieszkanie jest w dobrym punkcie, tak zwana atrakcyjna lokalizacja do gruntownego odświeżenia, idealne dla młodej pary z dzieckiem. W okolicy pełna infrastruktura, przedszkola, szkoły, banki, apteki, fryzjer, manikir i klinika psychiatryczna dla każdego coś miłego. Ale nie sprzedam mieszkania. To dla niego będzie. Tylko oszczędności mam mało. W zasadzie w ogóle. W zasadzie to tylko te 20 zł. W zasadzie to mam długi. Szybką pożyczkę wzięłam, umowy nie przeczytałam. Zresztą mam zaćmę. Nic z nim i tak bym nie dojrzała. A potrzebowałam gotówki, jak w szpitalu byłam. Niedaleki te pieniądze. Mam tylko 2 listki panadolu, na wypadek, gdyby mnie coś jednak bolało. Na trumnę. W trumnie zwaltony wyglądasz jak żywy. Dali niecałe 2 miesiące. Bez perspektyw. Guz nieoperacyjny, poza tym w moim wieku to nierentowne. Zwłaszcza przed dzień kryzysu. Bardzo się na tę śmierć cieszyłam. Odliczałam dni jak dzieci w kalendarzu adwentowym. Trumnę wybrałam z
sosnową. Najtańszą. Miałam szczęście, promocji była, jeszcze piękne pantofle sobie kupiłam. Skórzane, wygodne, bo po śmierci nogi ponoć puchną. No i miejsce na cmentarzu wykupiłam. Nawet mi ładny nagrobek wybudowali, na kamień mnie nie było stać. Ale las tylko ponoć wraca do łask. W magazynie wewnętrznym czytałam. Stare gazety zbieram po śmietnikach. Trochę mi tylko szkoda, że grób nie na Pomorskach będzie. Wśród kolegów, wśród swoich. 1 sierpnia może by mi ktoś lampkę zapalił. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Ale się konowały, pomyliły. Już 5 rok tak żyje. Rak się cholera zatrzymał. Idzie rak, nie to rak, jak już szczypie, będzie za. Cała pożyczka na tę śmiertelną wyprawkę poszła. A z emerytury nie starczyło na spłatę, to mi po miesiącu przysłali wezwanie. Tylko że z 8 000 zrobiło się 16. I skąd ja to wezmę? Komornik przyszedł o 6 nad ranem, zabrał telewizor, radio, 2 obrazy, złote kolczyki, groził, że mieszkanie zabierze, a przecież mieszkanie dla niego miało być. Na pewno szybko je sprzeda, jak tylko umrę, a to już, mam nadzieję, niedługo. Nie widziałam go już od tylu lat. Zapomniał, wysłał jeden krótki list. Nie mam już matki. 4 słowa. Szukałam go 20 lat, tak jak wcześniej jego ojca. Ślad zniknął. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W jednym z tych pism ze śmietnika znalazłam artykuł. Trzeba było tylko zamieścić post w internecie, podać cenę i nawet namiary. Jakiś miły człowiek w kafejce pomógł mi to zrobić. Dziwnie się na mnie patrzył, ale jakoś napisał w końcu. Sprzedam nerkę, szybko, fachowo i anonimowo. Moja nerka jest sprawna, posiada doświadczenie i szybko się uczy. Cena konkurencyjna 20 000. Nie ma na panią rady, tak mi powiedział mój psychoterapeuta. Leki nie działają. Trzeba wyjechać, zmienić otoczenie, zawalczyć ostatni raz, bo jeżeli się nie uda, to koniec. No więc globus, a paszka na oczy, zgaszone światło, nie wolno oszukiwać. I 3 obroty i nie padło na Hawaje, czy na Kubę, wyspę jak wulkan gorącą, ani na Francję elegancję, ani na Hiszpanię ole. Padło na Polskę. Chyba już gorzej być nie może, tylko nie tam. Tam zimy trwają 8 miesięcy, a latem przeważnie pada. Na stołach króluje mielonka, golonka i szynka bez ogonka. Jak za wielka, na tłusto, na bogato. Piłkarze przegrywają tam wszystkie mecze. No, chyba poza tymi z San Marino, czyli z miejscowym tokarzem, stolarzem, garncarzem i jajcarzem. I wtedy to wygrywają 7-0. I jest święto narodowe. A świąt narodowych to tam mają najwięcej w całej Europie. Tylko nie do Polski. Bądź konsekwentna, uwierz w siebie, wyznacz sobie jasny cel i nie oczekuj od siebie za wiele. Opanuj napady autoagresji, rozlicz się z duchami przeszłości. Dasz radę. Tak mi powiedział mój psychoterapeuta, kiedy mnie wsadzał w Malmu na prom. Dasz radę! Welcome Poland! Wszystko wygląda inaczej. Rozprute przez wojnę brzuchy kamienic połatano tym, co było pod ręką. Obok szklane domy, pałace bankierów, dealerów, kapitalistycznych szmalcowników. Są jeszcze dziury od bomb w tych najstarszych. I znowu jest marzec, wszędzie roztopy, spod śniegu zamiast trawy wyrastają marcowe psie kupy. Takich bardzo nie lubię,
Pamiętam je tak dobrze, jak te gwiazdy na drzwiach. Może to przez mnie ta choroba. Idę jak najdalej od dworca gdańskiego. To miejsce jako jedyne jeszcze pamiętam. Twarze kilku zapłakanych, machających nam na pożegnanie ciotek i wujków. Twarze kilku policjantów, zwykłych gapiów. Pani w czerwonym płaszczu z ratlerkiem. Zarobię jakiś ekshibicjonista i wagony. Coraz pełniejsze od walizek, worków i Żydów. Żydzi na Madagaskar! Polska dla Polaków! Po co tu przyjechałam? Inny kraj, inni ludzie. Chłopcy na deskorolkach, uśmiechnięte dziewczyny ze słuchawkami w uszach. A ja? Jak gdzieś na dnie szafy mam jeszcze płyty z tamtych lat. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Czy wie, czy będzie tak? Przeraźliwy pisk hamulców! Nie! Czy światło czerwone? Czerwone, nie zielone! Czerwone! Krew leci szybko, zbiegają się gapie, a potem jacyś policjanci. Jak lecie, Żydówo? Ślepa jesteś, dziwko! Krzyczy na mnie, a ja uciekam. Żydówa znowu ucieka. Nie myślałam o ucieczce. Uciec jest najłatwiej. Nasz klasztor stoi na górze. Na górze róże, na dole fiołki. My się kochamy jak dwa aniołki. Światła i flesze aparatów odbijają się w oknach. Wozy transmisyjne, mikrofony na kijach, wypomadowane dziennikarki, lafiryndy w białych kozakach. Piekło przed bramami klasztoru jest coraz bliżej i bliżej. Matka przełożona ma rację. Koniec jest bliski. Mamy niewiele czasu. Poprawiłam swój habit, wszystko na swoim miejscu. Pan jest po naszej stronie. Spokojnie, tylko spokojnie. Modlimy się dwa razy dziennie, zawsze w kole, zawsze razem, zawsze trzymając się za ręce. Duchu Święty, daj mi wiarę, daj mi siłę, prowadź mnie. Oczy zamknięte, ruch do przodu i w tył, moje dłonie wplecione w dłonie sióstr powoli. I szybciej, 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 wiosna nadejdzie z Betanii. Padam na posadzkę. Nie czuję palców u nóg, jak po wypadku, po zderzeniu z Tilem. Ale nie czuję bólu. Miłość, przepełnia mnie miłość. Nie mogę się podnieść. Matka przełożona kładzie się koło mnie i razem patrzymy w jego oczy. Są takie głębokie i mądre. Kocham go jak nikogo innego. Rozkładam ręce i nogi. Nie mogę się ruszać. Na zewnątrz słyszę krzyki. Wyglądam przez okno. Wypomadowana dziennikarka lafirynda w białych kozakach podciąga spódnicę i wdrapuje się na płot. Wszędzie znaczki, kolorowe metki szatana. TVN, Polska, TVP, pomioty, Belzebuba. Zapalamy w oknach świece. Bóg jest po naszej stronie. Wiosna nadejdzie z Betanii. Zima wasza, wiosna nasza. Wiele uciekło. Dla mnie to tak, jakby umarły. Na stos z nimi. I co z tego, że papież wykluczył nas z kościoła? Myli się. Na pewno się myli. Wiosna nadejdzie z Betanii. Prawda jest po naszej stronie. Miłość jest po naszej stronie. Bóg jest po naszej stronie. Bóg, matka przełożona i ksiądz Roman. Tak bardzo go kocham. Prawie tak jak Pana Boga. Gdy czuję się gorzej, ksiądz Roman zabiera mnie do siebie. Ma u nas w klasztorze taki swój mały pokój. Tylko jego biurko i mała wersaleczka. Teraz, gdy jest wojna z kurią, TVN-em, dziennikarkami, przychodzę do niego niemal codziennie. Oblężenie z dnia na dzień się nasila. Krzyki i kamery, mikrofony i wozy transmisyjne. Czy zaczną do nas strzelać? Czy wystrzelają nas jak paczki? Szatan! Szatan jest blisko! Szatan stoi za płotem! Wypomadowany szatan w białych kozakach. Spać nie mogę przez tych zdrajców. Niektóre siostry mówią, że to kwestia mnie, kiedy nas stąd wyciągną. Ale przecież Bóg jest po naszej stronie. Bóg, matka przełożona i
ksiądz Roman. Noce są najgorsze. Oblężenie wzmaga się. Wychodzę z celi i po omacku trafiam pod jego pokój. Czasem muszę czekać. Nie tylko ja go kocham, choć chciałabym, żeby należał do mnie. Tylko do mnie. W konwencjonale tłumaczy mi, że przecież jesteśmy wielką rodziną. Odprawiam pokutę, ale nie umiem wyzbyć się zazdrości. Dlaczego nie mogę go mieć na własność? Tak, kocham go. Mocniej. Najmocniej. Ma takie same głębokie oczy jak pan. Przytula mnie i sama nie wiem, kiedy leży koło mnie. A potem na mnie. Wcale nie jest ciężki. A potem, jak w odnowie Ducha Świętego, przechodzą mnie dreszcze. I w górę, i w dół. I w górę, i w dół. Trzymamy się za ręce. I znów nie mogę się wyłuszyć. W trójcy jedyny ja, ksiądz Roman i pan. Wyciągają nas z klasztoru jak bandytów. Wsadzają do autobusów, popychają niemal jak bydło. Trzymamy się za ręce. Siostry bojowniczki, matka przełożona, ksiądz Roman i ja. Bóg jest po naszej stronie. Wiosna nadejdzie z Betanii. Wiosna, znowu nam przybyło lat, wiosna, cieplej szybieje wiatr, wiosna, wiosna w koło i ja i ty. I ja i ty, już tylko my dwie. 8, 9, 10, szukam. Gdzie jesteś, halo maleńka, w szafie? Nie. Pod łóżkiem? Nie. Małpeczko moja kochana, no gdzie się schowałaś? W łazience? W szafce na leki? Nie? Tu tylko panadol, spirytus? W lodówce? To byłoby za proste. Za koszem na świeci, kochanie. To już nie jest śmieszne. Za ciuszkami? Pod poduszką? W fotelu? Między przyprawami? Między kurkumą? A zielem angielskim? Na balkonie? W pazonie? Gdzie jesteś, do kurwy nędzy? Jerzy nie mówi już nic. Wychodzi do pracy, w końcu ją znalazł. Przewozi na wózku widłowym tony pudeł, wypchane sokanu w kartonie, 100% jabłek, sama natura plus ekstrakt smakowy, ekstrakt zapachowy i glutaminian sodu. Czasem przewozi też hermetycznie popakowane w plastik naturalne parówki cielęce. Zawartość cielęciny 28%. Reszta to wieprzowina, resztki kurczaków i soja. Wspaniała hybryda, ciele z raciczkami świni i ogonem kurczaka. Parówka cielęca, złoty cielec z XXI wieku. Jerzy wraca po pracy zmęczony, spocony i śmierdzący. Nie całujemy się na powitanie ani na pożegnanie. Tak, mówię o wszystkim. Od kilku lat łączy nas tylko kredyt, wspólne garnki, pościel z Ikei, sedet z deską, której nigdy nie spuszcza, lodówka pełna 100% soków, parówek cielęcych i moje wysokoprocentowe puste butelki. Słonko świeci, ptaszek chwili, może byśmy się napili. Gdzie jesteś? Gdzie się schowałaś? A może to ja cię schowałam, nie pamiętam. Gdzie jesteś? W pościeli, pod moją poduszką, w podrożniku, w pudrę z pamiątkami, między pożółkłym belonem a świadectwem naturalnym. Kochanie, gdzie jesteś? Do cholery nie widzisz, że trzęsą mi się ręce. Boli mnie głowa. Pokaż się wreszcie. No dobrze, dobrze, skoro tak ze mną igrasz, to mam cię w dupie. Myślisz, że sobie nie poradzę bez ciebie? Znajdę sobie inną, mocniejszą, lepszą. Jerzy pracuje na nocną zmianę. Wraca o 7 rano i od razu kładzie się spać. Więc jesteśmy tylko we dwie, ja i ona. O 8 jestem już gotowa. Siedzę pod oczami, starannie zakrywam korektorem. Myję zęby, potem odświeżać do ust i jeszcze guma. Moja prywatna święta trójca. Pasta, odświeżacz i guma. Idealna na fermentujący jeszcze z rana oddech. Wychodzę do sklepu. Codziennie innego.
czasem muszę jeździć na drugi koniec miasta. Nie chcę, żeby ktoś się o nas dowiedział. To sekret. Cicho, szał. O 9:00? Pierwszy lek. Już jest lepiej. Wchodzisz we mnie tak pięknie i łatwo, łagodnie. Jeszcze lepiej niż nie jeden mężczyzna. Mamy dla siebie niewiele czasu. Jerzy wstaje o 14:00. Nie może się o nas dowiedzieć. Więc znów szybki prysznic, pasta do zębów, odświeżać i guma. Ale potem wychodzi od 20:00 i znów jestem twoja, tylko twoja, kochanie! Whisky, moja żono! Jednak jesteś najlepszą za. Już mnie nie opuścisz! Nie, nie będę sam. Gdzie ja jestem? Gdzie jest Jerzy? Mama? Dziecko? Wrzucone w wody Bałtyku? Krew na czole? Łazienka? Przecież brałam prysznic. Krew na czole. Jak to się stało? Upadłam? Nie pamiętam. Trzeba to przemyć spirytusem albo wódką. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kochana? Kochana! Nie przychodź tutaj więcej i zabieraj tego wrzeszczącego bachora! Nie chcemy cię znać! Trzask drzwi. Za drzwiami bluzki, za drzwiami miłość. Niedostępna, chora, odseparowana od mnie. Za drzwiami niby moja teściowa. Nieślubna matka mojej nieślubnej, matka matki mojej córki. Matka jest tylko jedna. Jedna i już. Zanim urodziła się mała, dużo tańczyłyśmy. W zasadzie to było na samym początku. Była już moją dziewczyną, ale wtedy się chyba jeszcze nie całowałyśmy. Pierwszy raz tak długo to trwało. To znaczy to pochody, zabawy kochanego i czuć babkę. Miałam wiele przygód przed nią. Była bardzo oburzona jej, powiedziałam jej błonie na Allegro. Bo ona była panną dobrego domu. Nalałam jej kolejny kieliszek soku. Wspaniały, młodzieńczy smak bułgarskich siarczy. Upiłyśmy się w sztok. Uchylałyśmy się jak świnie. Uchylałyśmy się w trzy lupy i w trupa. Porządna kobieta upija się tylko we własnym domu. I dawaj! Poszłyśmy w tam, piruet, gadi piruet, zawiedzone oczy, Michael Jackson na zmianę z Kylie Minogue, prawie jak Mozart na zmianę z Bachem. A Sofia prawie jak Brodax. I nagle krew wypadła mi z ramion, wpadła prosto na kaloryfer. Dało się z niej jak zażynanej świni. A ona tylko się śmiała i krzyczała: no pocałuj mnie wreszcie! Skończyło się na podgolonej głowie i trzech szwach. Kupiła mi następnego dnia czerwonego amarylisa. A teraz stoję pod jej drzwiami znów z czerwonym amarylisem w ręku i z naszą córką. Na drzwiach widzę tylko wypisaną białą kredą K plus M plus B 2013. I stoję jak jeden z tych królów pod drzwiami, zamiast złota, kadzidła i mirwy mam, a Marlisa, dziecko, jej ulubioną pieczatową. Widzę, że jej matka patrzy na mnie jak przez Judasza, jak na Judasza. Nie jak na Kacpra, na Melchiora czy na Baltazara, ale właśnie jak na Judasza. Nie wiem, jak się czuję, czy ją boli, czy coś w ogóle do niej dociera. Nie wiem, nie wolno mi wiedzieć. Przecież jestem nikim, jestem koleżanką, znajomą, współlokatorką. Łączy nas przecież tylko wspólna łazienka, czynsz, papier toaletowy, co najwyżej wspólne zakupy w Tesco. Łączy nas przecież tylko wspólnie przeżyte 5 lat. 1821 dni, 43 800 godzin, wspólny koc, który od lat rozkładamy we Władysławowie na plaży. Gadki o Polsce, Sabowych i długie Marynie, dziecko i Juka, którą hodujemy od początku. Zaczęło boleć ją głowa. Więc na początku tylko Panadol, Edopiryna, Pirofen, trzy kawy. Ale dupka blada,
I ducha sałata i do dupy. Znalazłam ją na podłodze. Karetka, szpital, Orion. A pani kim jest na chorej? Pyta biały, bezosobowy kitel bez oczu. Partnerką. To jest szpital, proszę sobie żartów nie robić. Telefon do rodziny pani zna? 509-654-114. Biały, bezosobowy kitel bez oczu dzwoni. Komórka brzęczy w mojej kieszeni. Nie zrozumiała pani. Prosiłem o telefon do rodziny. Nie obchodzi mnie, kim pani jest, ale na pewno nie jest pani rodziną. Podaję numer do matki, matki mojej córki. Stoję obok białego, bezosobowego kitla bez oczu i słyszę, co mówi. Tętniam. Guz rozwijał się od lat. Mógł powstać na skutek uderzenia. Najbliższe dni zdecydują, czy przeżyję. Biały, bezosobowy kitel odkłada komórkę, opierdala mi, że podsłuchuje i każe mi się wynosić. A ja? Przed oczami mam Sofię i karmi mi nóg i chwilę, gdy wypuszczam ją z randu. Przyjeżdża matka matki mojej córki. Płacze, ale widzę uśmiech na jej twarzy. Przynajmniej znów będzie moja. Bóg ją pokarał. Może to was czegoś nauczy. Lesby pieprzone, diabelskie pomioty. Codziennie stoję przed tymi drzwiami. Z amarylisem, dzieckiem i pieczarkową. Witam mnie Judasz, Kasper, Melchior i Baltazar. A ja? Ja jestem nikim. Krzywicka pisze. Szósta krew. Śmierć. Jestem straszliwie stara. Mam lat 93. I jestem zdrowa, choć wcale mi na tym nie zależy. Przeżyłam wszystkie możliwe nieszczęścia. Straciłam prawie wszystkich tych, których kochałam. Mówią o mnie, że byłam gwiazdą. Uważano mnie za ładną, pędziłam życie barwne i ciekawe. Było mi trudno żyć bez miłości otoczenia. To mi jest potrzebne jak powietrze. Już od wielu lat nie mogłam więcej pisać. Czytałam, potem straciłam wzrok. To mnie ogromnie przygnębiło, niemożliwość czytania. Ale żyję, cholera, żyję i żyję. Kochałam jednocześnie dwóch mężczyzn. To był prawdziwy konflikt w moim życiu. Bardzo kochałam mojego męża, a jednocześnie kochałam Boja. Jednak najważniejsi byli moi synowie. Macierzyństwo. Jestem urodzona na matkę, nie na kochankę. Na matkę. Sądzę, że życie jest właściwie niemożliwe. Tylko miłość, przyjaźń, macierzyństwo, praca czynią je znośne. Umarła 1994 roku, krew przestała krążyć. Dla mnie Krzywicka to była gwiazda. Gwiazda. Pisarka, autorka recenzji teatralnych, kochanka Boja. Czytałam jej recenzję jeszcze przed wojną. Była gwiazdą ziemiańskiej. Na ulicach mówiło się rozpustna, ekscentryczna, egoistyczna. Jak to gwiazda? Gdyby żyła dzisiaj, Super Ekspres by o niej pisał. Poznałam ją jeszcze w Polsce Ludowej. Była radną Warszawy. Ja wtedy akurat naprzeciwko urzędu w Mięsnym pracowałam, a panowie z Pałacu Mostowskich kazali mi obserwować, kto się tam kręci. Załatwiłam jej kiedyś spod lady pół kilo schabu na święta. Taka była szczęśliwa, że mi książkę z własnym autografem przyniosła. Książkę za schab. W sumie to ona lepiej na tym wyszła, ale... Nie bądźmy drobiazgowi, niech jej ziemia lekko będzie. Zdaje się, że też była Żydówką, jak Korczak, Rudnicki, Brzechwa, Leśmian, Tuwim, Słomiński, Lekoń, Bityn, Warzyk, Wat,
Hewar, Jasiński, Jastrun, Stern, Winawer, Pajpe. Zdaje się, że była Polką, jak Korczak, Rudnicki, Brzechła, Leśmian, Tuwim, Słoniński, Lechoń, Wiklin, Warzyk, Wad, Hemar, Jasiński, Jastrun, Stern, Winawer, Pajper. Jak ja. Tak, doskonale wiem, o kogo chodzi. To ta komunistyczna pisareczka, pożal się Boże. Ta od skrobanych, pederastów i zwierząt. Patronka kobiet? Chyba feministek jakiś, a nie kobiet. Proszę mi nie zawracać ją głowy. Pierwszy raz dowiedziałam się o niej na odwyku. Wzięłam jej książkę z biblioteki. Kochanek, aborcja, samotność, emigracja, wzloty i upadki, upadki i wzloty. Można powiedzieć, że uratowała mi tyłek. Irena Krzywicka? Nie, nie znam. Nie ma jej na Facebooku.